Cześć, cześć, siemanko, co tam u was? Karol wykrzyknik zadał mi pytanie ogólnie dotyczące mojej szkoły wojskowej, zadał ich 8 pytań. Zadał mi też parę pytań na temat szkoły wojskowej na prywatnym w moim koncie na Facebooku. Odpowiedziałem mu, ale też pomyślałem sobie, że warto by nagrać taki materiał dla was, żebyście wiedzieli też, jak to wygląda. Ogólnie przepisałem sobie wszystkie te pytania na kartkę i będę czytał. Pierwsze pytanie, jak wygląda dzień w takiej szkole? A więc tak, u mnie zajęcia zaczynają się od godziny 8, czasem też na 9. Wstaję najczęściej o godzinie tak przed 7, wstaję się, myję się, ubieram się. Założenie munduru to takie gdzieś od 15 do... No, 15 minut jest max założenie, idę na przystanek, potem autobus i autobusem jadę 20 jakieś minut do szkoły. No i tak wygląda mój dzień praktycznie. Przychodzę, zależy czyje jest to dzień, bo mundury zakładamy w dni, kiedy jest PO, czyli przysposobienie obronne, i EDB, czyli edukacja dla bezpieczeństwa. I u nas to wypada w poniedziałek najczęściej i w czwartek, czyli tylko w te dni idziemy w mundurach. Przez pierwsze 2 miesiące codziennie żeśmy chodzili w mundurach. Oraz przez ten wrzesień i ten jeszcze nie mieliśmy munduru, więc nie chodziliśmy. Później dopiero przez tam wykreślone, wydzielone 2 miesiące żeśmy musieli jeszcze chodzić. Następne pytanie. Jak często przeprowadzane są praktyki? No praktyki, czyli w sensie chodzi ci o takie bardziej zawodowe zajęcia, czyli my mamy EDB, mamy EDB właśnie w poniedziałek i w czwartek PO, czyli takie jakby 2 dni są. I to jest tylko jedna lekcja praktycznie w jednym dniu, czyli praktycznie 2 lekcje w tygodniu, takie typowo wojskowe, gdzie tam jest dużo poświęcone tego czasu, gdzie uczymy się tych części czysto teoretycznych. Dopiero w marcu mamy wyjazd na poligon do Tomaszowa Mazowieckiego, chyba coś takiego. Następny punkt. Jak jest z tymi dniami mundurowymi? Bo inni mówią, że raz w tygodniu chodzi się w mundurach, inni, że 3, a jeszcze inni, że cały czas. Tak, wszystko po części się zgadza, bo to zależy od tego, ile razy EDB ci będzie w planie, ile razy EDB będziemy w planie oraz PO. I cały czas pewnie chodziło o to, że po tym, jak wszyscy już będą mieli te mundury, to jest ten okres czasu, gdzie trzeba tam przez miesiąc albo 2 miesiące chodzić na plan. Następne pytanie, czwarte. Jak się z typowymi lekcjami, na przykład matematyka itp., czy ona jest codziennie, czy raz w tygodniu? Jak wiecie, to jest liceum wojskowe, więc tam jest rozszerzony historia, Polski i WOS. W drugiej klasie się to powiela, czyli jest z tego coraz więcej, jest wyparte zamiast fizyki i na przykład biologii i chemii, bo biologia jest zamieniona na przyrodę. Ale teraz jest tak rzadko, bo polskie jest praktycznie codziennie, raz, 2 razy w tygodniu, czyli jest ich 6. Matematyka praktycznie codziennie, też po 2. I jest tak trudno jak pod koniec gimnazy, gdzie musiałeś się sprężyć, żeby napisać ten końcowy egzamin. Piąte pytanie. Co dostaje się poza mundurem, czy na przykład plecak, rękawice, beret, behatka, bielizna, kalesony, t-shirt? Jak często zapomniałeś powiedzieć to, wspomnieć o tym, czy to trzeba samemu kupić? Tak, trzeba to samemu kupić. Znaczy, wiem, że w niektórych szkołach nauczyciele tam zamawiają i mundury, gdzie jest mundur, beret i buty. Ale ogólnie u nas tylko klasy policyjne zamawiały i nie wiem, jakie były koszty, około chyba tam 1000 zł, coś takiego było. Bo to były wszystkie nowki sztuki i napisy, wszystko wydrukowane, nazwiska też. My żeśmy kupowali sobie tam, ja zapisałem się do strzelca i dostałem wszystkie te rzeczy i dostałem 2 mundury, jeden polowy, jeden wyjściowy. Następne pytanie. Czy często organizowane są rajdy w teren, na przykład do lasu? Jak na razie nie, tylko teoria była, ale w sercu tak, jest dużo tej praktycznych zajęć. No i przez co się kierunkujemy w tym, że już tam w tym maju właśnie pojedziemy na ten poligon i będziemy
już coś tam wiedzieć. A poza tym podczas, gdy mamy te zajęcia PO, mamy musztrę tam i obsługę, jak się obsługuje później chyba będzie granatów, jakieś tam gazy bojowe, alarmy itp. Następne pytanie. Czy w innych szkołach można dostać tylko mundur? Wracając do pytania numer 5. Czy tylko wszystko zależy od szkoły? No to zależy właśnie od szkoły, czy szkoła zapewni ci ten mundur, czy musisz se samemu kupić. Najlepiej będzie było, jakbyś ty sobie kupił go na własną rękę, bo nie wiadomo, czy później nie musiałbyś tego oddać, tak? Za zniszczenie, czy coś takiego. Ósme pytanie, ile dostaje się mundurów? Jeśli szkoła ci kupi, no to dostaniesz jeden, tak? W szczecu dostajesz dwa wyjściowe i polowy. Dobra, mam nadzieję, że materiał się podobał, troszeczkę długi. Trzymajcie się. Piątka. Pozdrawiam Karola. I teraz następny filmik będzie, gdy przebijecie próg 10 łapek w górę. Tak chcę was troszeczkę zmotywować do działania. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Oraz w komentarzach napiszcie, jaki chcecie następny materiał. Bo będę was słuchał i będę robił dla was materiały, które chcecie. Więc...